Witam Państwa w naszej debacie na temat podatków. Moimi gośćmi są eksperci od spraw podatków, pan Walerian Dusigrosz i pan Wincenty Płatnik. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Co to jest podatek? To niepotrzebnie wydane pieniądze na rzecz państwa. To pieniądze, które płacimy na rzecz państwa, aby wydać na wspólne cele. Podatki powinny być niskie czy wysokie? Niższe, aby każdy człowiek miał jak najwięcej pieniędzy dla siebie. Powinny być zrównoważone, aby część pieniędzy było wydane na wspólne cele. Drogi, zasiłki, szpitale, szkoły, urzędy państwowe, policje, służby ratownicze i tym podobne. Oraz aby częścią dochodu dysponowały prywatne osoby. Państwo powinno pomagać najbiedniejszym w postaci zasiłków. Nie, niech każdy radzi sobie sam. Każdy jest kowalem swojego losu. Oczywiście, że tak. Społeczeństwo powinno się dzielić dochodami, aby wspomóc najuboższych za pośrednictwem państwa. Jakie korzyści płyną z płacenia podatków? Żadne. Pieniądze płacone w podatkach są marnowane i przejadane przez urzędników. Płacąc należne podatki, utrzymujemy emerytów, szpitale, szkoły, wspieramy biednych, inwestycje drogowe, sportowe i rekreacyjne, na przykład budowę boisk sportowych. Czy w czasie pandemii, kiedy przedsiębiorcy mają mniejsze dochody, powinni płacić podatki? Nie powinni. Państwo ma nie przeszkadzać przedsiębiorcom, oni sobie sami poradzą. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy finansowej od rządu, aby przetrwać trudny czas pandemii. Płacenie podatków w Polsce jest proste czy skomplikowane? Jest skomplikowane, ponieważ ustawy są bardzo obszerne i jest wiele sprzecznych interpretacji tej samej ustawy, na przykład o podatku dochodowym. Rząd cały czas stara się ułatwiać płacenie podatków przez mikrorachunki podatkowe, rozliczenie PIT i CIT, przez internet, jednolite pliki kontrolne dla przedsiębiorców. Czy stawki podatku VAT powinny być zróżnicowane, jak jest obecnie? Czy powinna być jedna stawka podatku VAT na wszystkie towary i usługi? Jedna stawka na wszystko! Artykuły i usługi pierwszej potrzeby, takie jak leki, żywność, powinny być mniej opodatkowane, a dobra luksusowe wyżej opodatkowane. Dziękuję Państwu w studio i przed odbiornikami za uwagę. Moimi gośćmi był pan Walerian Dusigrosz i pan Wincenty Płatnik. Dziękuję. Dziękuję Państwu.